Ten odcinek powstał dzięki moim patronom, bardzo dziękuję wam za wsparcie. Siemano gitarowe wariaty, z tej strony Bazok, a to odcinek, w którym wykręcimy sobie brzmienie Eddiego Van Halena, nie wykorzystując jego sprzętu. Zanim stwierdzicie, czy warto oglądać dalej, posłuchajcie sobie, co udało mi się uzyskać. Jeżeli to was przekonuje, zapraszam do oglądania, gitary w dłoń i zaczynamy kolejny odcinek. Pierwszą składową brzmienia jest odpowiednia gitara i nie mam tutaj na myśli Frankensteina, tylko po prostu gitarę z jednym humbuckerem przy mostku. To jest to, z czego będziemy dzisiaj korzystać. Drugim bardzo ważnym elementem jest oczywiście odpowiedni wzmacniacz. Jeżeli miałbym szukać czegoś analogowego z tamtej epoki, to z tego co kojarzę, Eddie Van Halen grał na Marshallu Plexi z wariakiem. Jeżeli macie procesory efektów, takie modele czasami się tam pojawiają, więc szukajcie Marshalla Plexi. Jak macie jeszcze dopisek wariak, to będzie to, czego szukamy. Ja używam Victory V40 wzmacniacza z cleanem fenderowym, więc żeby uzyskać takiego Plexi na sterydach, wykorzystuję Obsessive Drivera od Łukasza Groberta. Jest to nowy efekt z jego stajni, z tego co widzicie w nowym też wykończeniu, czyli gałki niepodświetlane, które zdecydowanie bardziej mi się podobają. Zatem to będzie moja baza brzmieniowa, a wzmacniacz, który to nagłośni, który będę rozkręcał, o czym zaraz wam jeszcze opowiem, to będzie fenderowy clean z Victory V40. Na koniec kolumna gitarowa. Jeżeli szukacie impulsu w swoich zbiorach, to polecam głośniki Celestion V30, na przykład jakiegoś Marshalla 4x12 na V30. Uwaga, uwaga, o modulacjach Van Halena zrobimy sobie odrębny odcinek. Jeżeli zostawicie mi tu sporo łapek w górę, to nagram specjalny odcinek dodatkowy o tym, jak wykorzystać phaser, flanger, aby uzyskać najbardziej legendarne brzmienia z riffów, takich jak na przykład Ain't Talking But Love, albo z solówki do Eruption. Koniec teorii, bierzemy się za kręcenie. Jeżeli chcecie zbliżyć się do brzmienia Van Halena, musicie rozkręcić końcówkę mocy praktycznie na maksa. Teraz mój wzmacniacz Victory V40 działa w trybie pełnego obciążenia, czyli ma pełną moc. Master ustawiony na godzinę 15, czyli około 8:10. No i żeby skompensować to, że ten wzmacniacz sam w sobie jest dość ciemny w brzmieniu, podkręciłem treble też praktycznie na maksa, bo wiecie, że Van Halen ma bardzo dużo takiej szklistej góry, która z tego co kojarzę była charakterystyczna dla Plexi rozkręconego praktycznie na full, nie? Więc to co uzyskuję po takich ustawieniach wzmacniacza nie jest zbyt imponujące, ale zagram wam. Słyszycie takie skwierczenie u góry? To jest właśnie zniekształcenie wywołane rozkręconą końcówką mocy. Tego nie ma, jeżeli skręcicie master. Im bardziej rozkręcacie power amp, tym więcej takich różnych przesterów się tworzy. No i to jest to, czego potrzebujemy. Jeżeli nie macie możliwości rozkręcenia końcówki mocy, bo nie posiadacie tłumika, ani na przykład sali, w której moglibyście ten wzmacniacz naprawdę rozbujać, to spróbowałbym podbić tą wysoką górę na przykład jakimś parametrycznym albo graficznym equalizerem, który można wpiąć w pętlę efektów waszego wzmacniacza. I teraz przechodzimy do drugiego kluczowego składnika mojego łańcucha brzmieniowego. Przypominam, że gitara to PRS-C24 z humbuckerami, którą pewnie doskonale znacie, ale też chciałem o tym wspomnieć. No i mamy tutaj Obsessive Drivera od Łukasza Groberta, czyli jest to kopia OCD mocno zmodyfikowana. Jeżeli oglądaliście o niej odcinek, to doskonale wiecie jak działa, więc już osoby wprawione widzą, że jest on na maksa wykręcony, żeby był jak najjaśniejszy w brzmieniu. Ton na fulla,
Voice na zero i high peak, czyli najjaśniejsze brzmienie tego efektu, jakie można sobie wyobrazić. Drive około godziny 12, więcej przesteru nam nie trzeba. Pamiętajcie, że przesterowaliśmy końcówkę mocy i tak dalej, więc tego drive'u będzie naprawdę sporo. Level wedle uznania, tak żeby dopasować głośność. Pamiętajcie, że to nie są takie apteczne przepisy, że jak tak ustawicie, to tak będziecie brzmieli. Wszystko zależy od każdego elementu łańcucha, ale przez to, że możecie zerknąć sobie, jak ja to robię, no to już macie pewne patenty, które można wykorzystać potem we własnym kręceniu. Więc takie brzmienie uzyskuje po włączeniu efektu. Strasznie jasne, kujące w uszy, właściwie sama góra. I właśnie tego potrzebujemy, bo cała sztuczka polega na tym, żeby ustawić mega jasno brzmienie surowe i potem w postprodukcji uciąć tą całą górę. Zobaczcie, co teraz zrobię. W tym momencie zapinam korektor parametryczny, czyli equalizer, i zobaczcie, jakie są ustawienia, i brzmienie robi się takie. Jeszcze raz bez EQ. I z EQ. No dobra, ale brzmienie Edka było zawsze w jakiejś przestrzeni, zawsze to było jakieś pomieszczenie, zawsze był jakiś pogłos na tym, choćby delikatny. Dlatego, żeby to odzwierciedlić, wykorzystuję plate reverb. I oprócz tego dodam również delay, który będzie mi tam lekko odbijał to, co gram. To też jest bardzo charakterystyczna cecha brzmienia Ediego. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że jeżeli zostawicie mi tutaj sporo łapek w górę, to zrobię kolejną część o modulacjach Van Halena. Będzie brzmienie Eruption, będzie brzmienie Ain't Talking But Love i myślę, że też kilka innych. Możecie swoje propozycje wrzucać w komentarze. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak było, to subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, a jeżeli cenicie sobie moją pracę i widzicie w niej realną wartość, zapraszam do dołączenia do Gitarowych Dzików Bazoka, czyli patronów mojego kanału. Patroni otrzymują dodatkowe bonusy, dostęp do materiałów przed premierą i wiele innych rzeczy, o których możecie poczytać sobie na mojej stronce patronite.pl/bazok. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!